Cześć, witam się na naszym kanale. Dzisiaj zapraszam Was, będziemy gotować, a będzie to pizza, będzie taka pizza inna, nie takie jak wszystkie, jest tam z kiełbasą, salami i tak dalej. Będziemy robić pizzę, będzie to pizza z ziemniaków i z różnych innych składników. Jest to bardzo fajny przepis, ciekawy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie, jak będzie smakował. Dobra, to zaraz Wam pokażę i zabieramy się za zrobienie tej pizzy. Nic to nie jest trudnego. No, myślę, że to jest łatwy, prosty przepis, tak jak zawsze. Dobra, to pokazuję składniki i robimy. Dobrze, do naszej pizzy będzie nam potrzebne, tak jak już mówiłam, ziemniaki gotowane, zwykłe, obrane już, to one są ugotowane, ostudzone. Ser, a obojętne jaki kto ma, ja mam akurat taki, a już starty. Będzie też potrzebny nam boczek. Jest to boczek wędzony, on już jest wystudzony, on jest obsmażony. Trochę taki zrobiony, już jest gotowy. Ja mam taką mieszankę różnych przypraw. Może nadać się jaką się chce tam przyprawę, na przykład do pizzy czy coś, ja mam taką. A ja mam, będę dawać ketchup jako sos do tej pizzy. Oczywiście ja mam gotowy taki placek do pizzy zrobiony, ale można zrobić sobie samemu jak ktoś chce. Ale ja po prostu postanowiłam kupić ten z tej firmy i zrobić, jak smakuje. Mam też oregano, tą przyprawę do posypania. I pora, będzie to jeszcze pizza z porem. Fajna, szybka pizza. Dobra, to zabieramy się za pracę. Może zaczniemy od tego, że ja pierwszy pokroję tego pora. Najdrobniej jak się da. Nie za grubo, najdrobniej jak się da, tak przekrajam na takie części, tak o, ten, trochę mi się to rozpada. No i teraz kroję bardzo cieniutko tego pora. Ja mam dwa pora, nie wiem ile mi będzie potrzebne, może za dużo, jak zawsze składniki mam na oko. No dobra, dobrze, o tak o, żeby to takie cieniutkie, fajne wyszło. Może ktoś sobie też tego pora sparzyć, jak chce, na przykład przed zrobieniem tej pizzy, ale ja nie będę tego robić, ja lubię takie ostrzejsze i będę zwykłego takiego pora dawać. Dobrze, tak kroimy do końca. Oczywiście pomału to się rozlatuje, żeby się nie pociąć. No dobra, to ja teraz zabieram się do końca za pokrojenie tego pora. Kroić tego mojego pora, a postanowiłam, że pokroję jednego, bo dwa mi się wydaje, że to jest za dużo, więc jednego pokroiłam, już kończę. Dobra, tak, przekładam to na ten talerz, gdzie był ten por i teraz zajmiemy się krojeniem tych ziemniaków. Te ziemniaki też kroimy w cienkie plasterki, nie za grube, tak, zwykłe ziemniaki. Kroimy, takie takie plasterki, tak, kładziemy obok, tak żeby nam się to nie rozlatywało, niektóre się rozlatują. Dobra, to ja się zajmuję teraz pokrojeniem naszych ziemniaków i ja będziemy zaraz, jak je pokroję, fajnie układać, o, strasznie pieczą mnie oczy po tym porze, te ziemniaki, będziemy układać na tej naszej pizzy. No i będziemy dalej robić tą naszą pizzę, tak? Dobra. To ja kroję. Nie wiem, czy wszystkie pokroję, bo to nie chyba za dużo mam jak zawsze. Dobra. Kroję. Dobrze. To już mam pokrojone te ziemniaki tutaj. To je odłożę na bok. I biorę tego placka, który mam tutaj. Dam na niego trochę keczupu, można dać sosu do pizzy, albo co kto lubi, może ktoś sam zrobi, ale ja daję tak, ja lubię taką z keczupem, tym sosem. Rozsmarowywać to trzeba. Tak, robimy. Dobra, mamy już. To teraz rozłożymy te ziemniaki, które mamy. Tak, rozkładamy.
na tej naszej pizzy. Nie wiem, czy ktoś już jadł taką pizzę ziemniaków. No. Myślę, że będzie wam smakować. Fajnie, tak? Ziemniaki są ugotowane już wcześniej do miękkości i ostudzone, tak? Żeby nie były surowe. Bo się nie ugotują tu. Dobra? Tak? O tak. Dobra. No i to teraz posypię trochę tą moją przyprawą, mieszanką przypraw. I tym moim oregano. Tak? Bardzo ładnie pachnie oregano, jak zawsze. Może trochę jeszcze tą przyprawą trochę posypię. I teraz dam tego pora. Tak układam tego pora na tej naszej pizzy. Widać, za dużo miałam tego pora, no ale to nic. Tak. Dobra. Posypię jeszcze trochę tym oregano. I teraz będę posypywała to naszym serem, tak? Tym żółtym, co mamy. Może być jaki chcecie, jaki lubicie. Możecie sami zetrzeć. Ale ci nie chcę. No. Akurat taki dzisiaj mam, tylko taki używam. Ale to jest akurat mozzarella, ale jaki kto lubi, może dać. Dobra, mam to. Na sam koniec daję ten nasz boczuś. Tak. Wszystkie, jakie mam. Może ktoś zrobi sobie bez boczku. Jak ktoś na przykład nie je boczku, to może być taka wersja wegetariańska. Ziemniaki i por, tak, bez boczku. Ale tak daję. Dobra. O tak. No jak pachnie aromatycznie. No jeszcze trochę posypię tym oto naszym serem żółtym. No i teraz daję do piekarnika. Jak ktoś ma świeży placek czy coś, to musi na trochę dłużej dawać, bo żeby się upiekł. Ja mam taki już gotowy, to dam na jakieś 10-15 minut, bo więcej nie trzeba. No i widzimy się później, zobaczymy, jak będzie smakowała ta nasza pizza. Myślę, że będzie super. No, wygląda fajnie, nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że wygląda super. No dobra, to ja idę to upiec teraz. No, mam moją pizzę. Tak wygląda ona. Tak fajnie wyszła. Mi się wydaje, że fajnie wygląda. Nie wpaliła się. Fajnie pachnie. No jak prawdziwą pizzą. Teraz sobie trochę ukroję. No i zobaczymy, jak to smakuje. To jest pizza ziemniaków. Nie wiem, czy zjedliście taką pizzę. Jak nie, no to polecam. Żeby spróbować, jak fajnie wygląda. Jeszcze jest ciepła. Na górze jest boczek. Ten por się trochę przypiekł, boczuś. Stopił się nasz ser. Zobaczymy. Pycha. Normalnie rewelacja. Pizza z ziemniakami i z boczkiem. Ale jaja, no nie, i sporym. Ale smacznie. Super przepis, naprawdę polecam. Ktoś jeszcze nie jadł, jest zajebista. Smakuje rewelacja. No. Coś jak teraz. Super. Lubicie nowości? Ja lubię. Właśnie ten nowość teraz jestem. Dobra. Fajnie wyszło. Fajne przyprawy, wszystko się komponuje, boczuś. Normalnie rewelacja. Pychowska. Bardzo polecam tą pizzę. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. Dobra. To już kończę. Zajadanie mojej pizzy. To do zobaczenia w następnym filmie, przepisie, vlogu. Nie wiem. Tak jak zawsze. Bye!